Kuba Grodecki mieszka w Warszawie i uczy się w miejscowym liceum. Matka codziennie odprowadza 18-letniego syna do szkoły. No pokaż. Dasz sobie radę? Dam. Kuba, zapomniałam, co się kupiłam. Zobacz. Te na pewno będą na ciebie dobre. Te rozmiar X, nie M, jak myślałam. Jak zwykle moja matka narobiła mi przypału. Ale obciach. Przestań, muszę już iść. A wiesz co? Co? Mam tu twoje ulubione czekoladowe ciasteczka. Nie chcę. No weź. Nie chcę. No proszę, weź. Nie, mam, olej. Muszę już iść. Muszę Kuba, iść. Błagam, patrz na oczy. Tyle nieszczęścia w koło. A ty ciągle w głowę w górach chodzisz. Ostatnio często zmieniamy szkoły. W żadnej Kuba się nie odnalazł. Ale teraz sobie poradzi. Wierzę w niego, to dobry chłopak. Mam wspaniałego syna. Muszę już iść. A wieczorem może pójdziemy na coś do kina, co? Cześć. Co ma mi powiedzieć, żeby się odczepiła? Przecież to moja matka. Nie chcę, żeby się martwiła, ani żeby jej było przykro. Grodecki? Na co z mamusią idziesz do kina? Pewnie na coś dla zakochanych. Mogę tu spać? Ciao. Czyste. Przygotował się kolego do szkoły. Jak można być takim lamusem? Z nim ewidentnie coś jest nie w porządku, ale my mamy z niego przynajmniej niezłą polewkę. Kuba ma nadzieję, że to już koniec problemów. Niestety czeka go niemiła niespodzianka. Fajne pepegi, co mamusia kupiła. Nudny już się robisz, wiesz? Przestań. Koledzy wyrzucają Kubie rzeczy z plecaka. Ty, mam nadzieję, że zrobiłeś chemię. Zostaw to. Daj mi chemię, bo nie zdążyłem zrobić. Zresztą pochwal się, jak pięknie z mamusią zrobił. Gdzie masz chemię? Wal się. Bo co? Co ty mi możesz zrobić? Bierz telefon, dzwoń po mamusie. Niech wraca i ci pomoże. Zostaw, mówię ci. Jeden z nich filmuje zajście komórką. Gdy zjawia się Anka, chłopcy przestają pastwić się nad Kubą. Cześć, Mięta. Cześć. Ty słyszałaś, że mami synek wybiera się dzisiaj ze starą do kina? Chyba z twoją. Wiem, że brylant na mnie leci, ale może sobie pomarzyć. Kuba powinien mu się postawić i miałby go z głowy. Nie mogę mu ciągle pomagać. Głupio to wygląda, jak dziewczyna broni chłopaka. Mówiłam ci, żebyś go zostawił. Czego ty nie łapiesz? Ogarnij się, Leszczu. Idiotka. Chodź, Lelu. Idziemy dalej, nagrałeś? Gdyby przestała zgrywać najmądrzejszą i przestała ubierać się jak bezdomna, z Mięty mogłaby być naprawdę fajna dziewczyna. Wiadomo, że na mnie leci jak zdecydowana większość, choć nie chcę się do tego przyznać. Zawsze, kiedy Mięta mnie spotyka, brylant się akurat na mnie wyżywa. Pewnie uważa mnie za tchórza. Nie chcę, żeby tak o mnie myślała. Po skończonych lekcjach Kuba chce wrócić do domu. Niestety pod szkołą czeka już na niego mama, która po raz kolejny kompromituje syna. A dał się ją bardziej przejść z tym historią, uwierz mi. Co? Boże, synku, co ty taki zgrzany? Ale co ty tutaj robisz? Jestem Mięta, chodzimy z Kubą do jednej klasy. Co tu robisz? Zmień koszulkę. Przestań. Nie będziesz chodził mokrej. Przestań, ja umiem wracać do domu. Po co po mnie w ogóle przyszłaś? Przechodziłam obok, nie cieszysz się? Nie, nie cieszę. Przytul, nie proszę się, pójdę. Kuba! Mięta, proszę. Słuchaj, chcę, żebyś była świadkiem. Daj mi spokój, mamo. Ta awantura dała mnie do myślenia. Muszę z tym raz na zawsze skończyć. Będzie ciężko. Od dzisiaj koniec tego niańczenia, koniec obiadków, zrozum, to koniec odprowadzania. Jestem dorosły, umiem trafić sam do szkoły. Kuba! Słucham. Dokąd ty idziesz? Do domu. Nie dość, że dręczą go w szkole, to jeszcze potem zadręcza go własna matka. Muszę iść. Synu, ty masz stan podgorączkowy. Nie, puść mnie. Kuba! Nie. Kuba! Nie wiem, co w niego wstąpiło. Może to wszystko przez tą dziewczynę. Zabiedzona taka jakaś. Może się narkotyzuje. Chłopak czuje się zupełnie dobrze, jednak Hanna bardzo martwi się o syna. Synu, ty płoniesz. Nic mi nie jest. Dzwonię na pogotowie. No żartujesz. Zostaw. Po co? Nie. Nic mi nie jest. Kuba. Wstaj. Daj mi wstać. Kubuś, nie wstawaj. Nie możesz wstać z łóżka, rozumiesz? Połóż. Kuba, nie. Połóż się. Musisz leżeć w łóżku. Puść. Kuba. Puść mnie. Tak niewiele czasu spędzamy razem. Lubię się nim opiekować. Dla każdej matki to piękny moment. Długo mam tak leżeć? Musisz chwilę poleżeć, żeby ci zeszła temperatura. Matka Kuby niepostrzeżenie przypina do kaloryfera kajdanki.
Daj zmierzyć tętno. I pod pretekstem pomiaru tętna zaciska je na przegubie syna. Ty robisz? Leż, Kubo. Proszę cię, leż. Po co te kajdanki? Idę zrobić herbatę. I zadzwonię na pogotowie. Po co te kajdanki? Matka nie zostawia mi już wyboru. Muszę działać. Pomimo protestów Kuby, Hanna nie zamierza zmieniać swojego podejścia do syna. Kuba, odrobiłam pracę domową. Prosiłem, nie dotykaj moich rzeczy. Tak ciężko zrozumieć to. I co zrobiłeś? Muszę teraz znowu przepisywać. To był ostatni raz, dobra? Wczoraj ci to nie przeszkadzało. No to było wczoraj. Dzisiaj jest w ogóle inaczej. I będziesz teraz na mnie obrażony? Nie, nie będę obrażony. Kuba jest zirytowany, ale Hanna nie odpuszcza. Jest. To zwykłe fochy. Zaraz mu przejdzie. Ja się nie zmienię. Kuba musi wiedzieć, że może na mnie liczyć. Kto zrozumie lepiej własne dziecko niż rodzona matka? Kuba, ja staram się jak mogę, żeby było ci dobrze. Dobrze. Rozumiem, ale nie mam 3 lat, no. Bez przesady. A masz 3 latka, masz, bo tak się zachowujesz. Umiem sam. Nie, daj, już, daj to, umiem sam. Stracisz na chwilę czujność i nieszczęście gotowe. Ach, te dzieciaki. Kuba, robimy tak. Ty zjadasz śniadanie? Ja idę do łazienki, masz 5 minut. I idziemy do szkoły. Dobrze. Zbieraj się, chłopaku. Kuba postanawia po kryjomu wyjść z domu, wykorzystując chwilową nieobecność matki w pokoju. Sięga po plecach, bierze bluzę, szybko odstawia śniadanie i po chwili wymyka się z mieszkania. Chłopak zamierza od dziś sam chodzić do szkoły. To był jedyny moment, w którym mogłem ją wykiwać. Od dzisiaj będzie tak codziennie. Do szkoły jeżdżę sam. Pół godziny później Kuba sam przychodzi do szkoły. Ma nadzieję, że od dziś przestanie być nazywany mamin synkiem. Wierzy, że koledzy zmienią do niego swój stosunek i wreszcie zauważą, że chłopak staje się coraz bardziej samodzielny. Pod szkołą Kuba spotyka Anię. Proszę, pierwszy raz już mamy. Nareszcie. Brylant będzie zawiedziony. Może w końcu się odczepi. Wiesz, na pewno. Nauczyła się w ogóle... Co to z synką? O Boże, to znowu ona. W domu go nie ma. Komórki nie odbiera. To co miałam zrobić? Nerwy, cała się trzęsę. Wreszcie go widzę. Kamień z serca. Co on chciał mi udowodnić? Czemu to mnie trafi? Nie możesz siedzieć tyle na słońcu. Dlaczego mi to zrobiłeś? Dlaczego? Jasne, jeszcze mi wmów, że to jest moja wina. Chcesz, żebym oczy wypłakała? Przestań, spuść, jestem cały i zdrowy, nic mi nie jest. Błagam, nie rób mi tego więcej, proszę cię. Dobrze. Robi mi się niedobrze, jak na nich patrzę. Czy ta matka nie ma innych problemów? Ciągle za nim chodzi, ciągle za nim lata. Pytanie, kiedy ona w ogóle pracuje? Czy ma jakieś życie prywatne? Szczerze w to wątpię. Spójrz, czy widzisz z nim jakieś inne matki? Ale inne matki nie dbają tak o dzieci. Ja cię kocham, jesteś moim małym, najkochańszym synkiem. Proszę cię. Dobrze, przepraszam. Słabo to zaczyna wyglądać. Kuba ma poważny problem. Nie rób tak więcej. Dobrze, obiecuję, że już tak nie będę robił. Dasz sobie radę? Dam radę. To idź, kocham cię, pa. Kuba przyrzeka matce poprawę, ale wcale nie zamierza spełniać obietnicy. Odchodzi skonsternowany. Mówiąc nie, rozpętałbym jeszcze gorszą awanturę. Musiałem mi to obiecać, bo nie dałaby mi spokoju. Brylant i Lelo postanawiają kolejny raz dokuczyć Kubie. W szkolnej toalecie realizują swój plan upicia chłopaka. Słuchaj, mam do ciebie sprawę. Chodź tam. Po co? Ale mi chodź, chodź, nie gadaj tyle. Chodź. Po co? Słuchaj, przyszedł się z tobą pogodzić, także... Prezydent. Ale nie, ja nie piję. Na zgodę. Ja nie piję. Trzymaj na zgodę. Napij się. No, śmiało. Jesteś mężczyzną? Podoba mi się, że Brylant w końcu odpuścił. Udowodnię mu, że nie jestem mamisynkiem. Pokaż to. No masz jaja, napij się. Kuba ulega kolegom i krztusząc się i kaszląc, w końcu wypija alkohol. Się przez... Co jest? Masz. Co, niedobre? I co, mam już spokój, bo... Zgoda. Zgoda. Jesteśmy już przyjaciółmi, trzymaj na drugą nóżkę. Ale już starszy. Człowieku, pokaż, że masz jaja. Pij się. Wykorzystaj to, dawaj, śmiało. Pij, zdrówko.
Kuba nie ma wyjścia. Musi opróżnić całą butelkę. Co jest? Aż mi polecam. Stary, wszystko w porządku. Ty, on nie może tak iść na lekcje. Ty, stary, go trzeba ze szkoły wyprowadzić. Chodź. Bierz go. Czekaj, go musimy... Tylko tak, żeby nikt nie widział. Chodź. O, czekaj. On naprawdę wierzy, że chce się z nim pogodzić. Mam i synek już spity, tak więc musimy uciekać, bo w tym stanie nie może się pojawić na lekcjach. Jeszcze nas może podkablować. Koledzy odstawiają pijanego Kubę do domu. Nie, nie. Dobra, nie odwalaj. Ty. Dobra, chodź. Idziemy. Tutaj mieszkasz? Nie, uwal. Dobra, przestań, wiem. Połóż go tu. Połóż, uciekaj. Oj. Mamusia cię kocha. Chłopcy układają Kubę na wycieraczce, dzwonią do drzwi i szybko zbiegają po schodach. Nastolatek jest kompletnie pijany. Przerażona matka nie od razu orientuje się, co się stało z jej synem. Synku, co ci się stało? Kuba, powiedz coś. Boże, co ci jest? Kuba, pomocy! Boże, to ty chyba tylko alkohol. W pierwszej chwili myślę zasłab. Potem, że nie żyje. Nagle czuję alkohol. Już wiem, co się stało. Kuba! Kubuś! Matka przeczuwa, że Kuba sam nie doprowadził się do takiego stanu. Zauważa kolegów syna na klatce schodowej. Co wy tu robicie, gnoje? Co zrobiliście mojemu synowi? Dopadnę was jeszcze! Przynosimy go do domu, a ta stara jeszcze nam wygraża. Spełniał dobry uczynek i co mnie za to spotyka? Chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze. Kuba, chodź. Chodź, pomogę ci. Chodź, synku. Chodź. Nie możesz pić. Nie pozwala im na to. Ta babka sama powinna się napić. Tak jak jej synek. Może by się wreszcie uspokoiła. Następnego dnia Hanna przychodzi do szkoły. Zamierza ukarać chłopców, którzy upili jej syna. Kuba nie chce wydać kolegów. Nie ma naprawdę sensu. Co to? Nie chcę iść. Ty im zrobisz awanturę, a mnie później będą gnębić. Nikt cię nawet nie dotknie. Obiecuję ci, chodź. Idź beze mnie. Chodź. Nie chcę, dzięki, ale naprawdę idź beze mnie. Podziękujesz, jak z tym skończymy. Daj spokój, błagam cię, mamo, nie idź tam. Muszę, synku. Proszę, nie idź. Rozumiem, że się wstydzi. Ale ja mu pomogę, choćby nie wiem co. Obronię cię, chodź. Sam się obronię. Kuba wyrywa się matce. Niestety Hanna jest od niego szybsza, dogania chłopaka i prowadzi do szkoły. Chodź. Nie. Wracamy. Przestań. Chodź. Daj spokój. Nie wybijaj tego z głowy. Brylant zniszczy mnie jak robaka. Hanna wszczyna śledztwo. Sprawą zajmuje się dyrektor Ciebień. Wraz z matką Kuby próbuje nakłonić uczniów do przyznania się do winy. Przyznajcie się. Nie pogarszajcie sytuacji. No który był w to zamieszany, smarkacze? Proszę, czekamy. W klasie panuje cisza. Nikt nie zamierza wydać Brylanta i Lelo. Kuba! Powiedz, kto dał ci alkohol. I ja niczego nie pamiętam. Spokój! Który przyniósł wódkę? Ja naprawdę niczego nie pamiętam. Mamo, dajmy tej sprawie święty spokój. To nie ma sensu. Ja do nikogo nie mam pretensji. Ja tego tak nie zostawię. Poczułam się zraniona. Jak to? Ja chcę ukarać winnych, a Kuba mówi, że się nic nie stało. Ale zapamiętałam tego łobuza. Dojdę do sprawiedliwości. Kobieta podchodzi do Brylanta. Tego widziałam. Ja? Przecież mnie tam nie było. Tak, ciebie. Co pani w ogóle opowiada? Masz taką samą bluzę. I co, głupie ci teraz? Tak jak myślałem. Wstań! Synku, masz teraz poważne kłopoty. Złamano regulamin szkoły. Został wniesiony alkohol. Zgodnie z procedurami wzywam rodziców ucznia. Zostanie obniżona ocena ze sprawowania, zostanie zawieszony w prawach ucznia. Będziesz zawieszony w prawach ucznia, obniżona ocena ze sprawowania. Zapraszam na rozmowę. Co się dzieje? Ryland zdaje się nie przejmować tym, co usłyszał od dyrektora. Może się ruszysz, co? Mam przyjść po ciebie? Wolniej! Chłopak niechętnie opuszcza klasę. Wychodzi idąc za dyrektorem. Chodź, Kuba.
Gdybym sprzedał Brylanta jego koleżkę Lela, to chyba by mnie zabili. Wolałem wszystko przemilczeć. Lekcje dobiegły końca. Brylant nie przejmuje się, że grozi mu surowa kara. Postanawia zaprosić Miętę na randkę. Cześć. Cześć. Czego słuchasz? Indie rock. Co to za syf? Bardzo fajna muzyka. Nie dla mnie. Słuchaj, gdzie idziemy na randkę? Ja i ty na randkę? Nie. No nie zgrywaj. Przecież wiem, że za mną szalejesz. Chyba chciałbyś, żeby tak było. Nie ma opcji. Przestań, to będzie najlepsza randka w twoim życiu. No, nawet nie zgrywaj, proszę ciebie. Żartujesz sobie. No mówię poważnie, słuchaj. Każda inna c***ka na twoim miejscu byłaby zadowolona i w ogóle by się nie opierała. Chyba nie myślisz, że jestem jedną z tych c***ek, co? Chyba żarty sobie robisz, naprawdę. Ja naprawdę nie chcę. A ty czego tutaj szukasz, co mamusie zgubiłeś? Wypadł stąd, jutro będziesz przepraszał. Chodź mię tam od tego lamusa. Wiesz co? Ty jesteś lamusem. Posłuchaj i zapamiętaj to sobie, bo więcej do tego wracać nie będziemy. Nie umówię się z tobą. Dać kosza takiemu gamoniowi jak Brylant? Czysta przyjemność. Chyba sobie jakieś żarty robi, że w ogóle na jakieś randki mnie zaprasza. Jesteś po prostu żałosny i duży i nie chcę się z tobą rozmawiać. Nara. Weź do tego lamusa. Kuba! Faktycznie wsiadła mi na ego, ale jestem taki, że nie odpuszczam. Także na pewno ją jeszcze dojadę. Ania biegnie w kierunku Kuby, który od dłuższego czasu obserwuje całą sytuację. Widziałeś wszystko? No, nawet słyszałem, że całkiem niezłą gadkę. Też powinieneś czasem surować. Ale ja myślę, że ja bym tak nie umiał. Poduczę cię trochę. Chodź, przyjdziemy się. No, udała kosza. Należało mu się. Myślę sobie, albo to kolejna zasadzka Brylanta, albo Mięta się zgrywa. Kuba czuje się skrępowany. Nie rozumie, czemu Mięta się nim interesuje. Jest przekonany, że robi to z litości. W ogóle powiedz mi, tutaj. Po co mnie tu w ogóle przyprowadziłaś? Jak to po co? Wiesz co, pomyślałam sobie, że fajnie by było dowiedzieć się o tobie czegoś więcej. Zobacz, od stóp do głowy, szkolne pośmiewisko. Przestań. Kuba, przestań się nad sobą użalać. Ja nie potrzebuję twojego współczucia. O czym ty mówisz? Ja nie chcę z tobą gadać, nie potrzebuję tego. W ogóle nie chcę twojej litości. Wiesz co, ochłoń i posłuchaj. Myślę, że fajnie by było, jakbyśmy się lepiej poznali. Moglibyśmy, wiesz, trzymać się razem, bo jesteśmy outsiderami. A jakie to ma znaczenie? Wiesz, jakbyśmy się znali razem i trzymali się, no to wiesz, łatwiej by było przetrwać tą całą paranoję. Naprawdę tak myślisz? No naprawdę, nie lubię dwa razy powtarzać. To co, między nami sztama? Tu jesteście. Masakra, w ogóle skąd ona się tu wzięła? Zupełnie jakby wyrosła spod ziemi. Mamo... Dlaczego nie odbierasz telefonu? Co wy tutaj w ogóle robicie? Gadamy sobie tylko. No, ja nic nie robimy. Kluwacie? Ja spadam. Nie, Mięta, poczekaj. Do jutra, Kuba. Mamo, dziękuję. No, jak zwykle musisz wszystko schrzanić. Czy ona nic ci nie zrobiła? Synku, proszę cię. Mamo, przestań. Nic mi nie jest. Ta dziewczyna od początku mi się nie podobała. To nie jest dobre towarzystwo dla mojego Kuby. Czy ona cię do czegoś zmuszała? Niby do czego? W ogóle... Ale w ogóle skąd ty wiesz, gdzie ja jestem? Gdzie ja byłem? To nieistotne. Chodź, idziemy do domu. Chodź. Kuba sięga po telefon. Nagle coś zauważa. Kuba, chodź. Szybko się zorientowałem, że zainstalowała w moim telefonie apkę geolokacyjną. Kuba. No nie wierzę. No jak mogłaś mi to zrobić? Nie masz prawa grzebać w moim telefonie. A ty nie masz prawa mnie zostawiać bez żadnych informacji. Gdzie jesteś i z kim wychodzisz. Ja muszę o takich rzeczach wiedzieć, rozumiesz? Terrorystka jesteś, wiesz? Kuba, obiecuję ci, że nikt cię więcej w życiu nie dotknie. A co, chcesz zamknąć mnie w domu? Na kłódkę mnie zamknąć? Nie. Znalazłam dla ciebie nową szkołę z internetem. Nie, tego to już za wiele, nie. To naprawdę jest dobry pomysł. Słuchaj! Kuba! Kuba, stąd! Ucieka własnej matce. Nie do wiary. Pierwszy raz mi się to zdarza. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Moja matka odwala takie numery, że nie mogę na nią patrzeć. Kilka godzin później Kuba wraca do domu. Jest zaskoczony zachowaniem matki, która wymyśla nowe sposoby kontrolowania syna. A po co ci te zdjęcia? Chcę mieć aktualne. Gdyby... Gdyby co? Gdyby coś ci się stało. Chyba sobie żartujesz. Zabierz to ode mnie. Jak się będziesz tak zachowywał, to cię zaczipuję. Jeszcze jak psa powiedz.
Tak, żebyś mi nie zginął. Wiesz co, powiem? Koniec tego szpiegowania. Właśnie usunąłem to z telefonu, który mi zainstalowałaś. Ja i tak cię znajdę. Ciekawy jestem, w jaki sposób. Żartujesz? Wszczepiłaś mi chipa? Nie wierzę. Jak mogłaś? Zrobiłaś to. Gdzie go mam? Gdzie go mam? Bzdura, z tym chipem to tylko żart. Ale słyszałam, że to możliwe. Ciekawe, ile to kosztuje. Szukaj, szukaj. I tak nie znajdziesz. Ona jest do tego zdolna. Na sobie nic nie znalazłem, ale kto wie, może mnie uśpiła i wszczepiła mi pod skórę ten chip. Po awanturze z matką Kuba przychodzi do Mięty. Zwierza się jej ze swoich problemów. Dziewczyna pozwala mu przenocować u siebie. Przyniosłam ci pościel. O, dziękuję. Powiedz mi, co ja mam z tym zrobić? Nic nie skutkuje. Wiesz co? Ja mam ze swoją mamą odwrotnie. Dlaczego? Jak to? Nie rozumiem. Nigdy jej nie ma w domu. Ale co, przez pracę? Tak, jest stewardessą. Nawet nie wiem, na jakim kontynencie teraz jest. Oj, ale to masz dobrze. Nawet nie wiesz, jak ja ci zazdroszczę. Nie masz czego zazdrościć. Powinieneś po prostu ze swoją porozmawiać na spokojnie i miałbyś spokój. Ale ja gdy zawsze próbuję, lecz kończy się to fiaskiem. Zawsze zaczynam spokojnie, jest fajnie, fajnie i nagle dostaję histerii. No i co ja mam z tym zrobić? No na pewno musisz coś wymyślić. Już wiem, co zrobię. Co, masz jakiś plan? Tak, mam. Ucieknę z domu. Żartujesz sobie? Nie. Przestań gadać takie głupoty. Jakie głupoty? Ona jest świetna. Wreszcie spotkałem kogoś, z kim mogę normalnie pogadać. Na początku myślałam, że to ściema. Ale teraz widzę, że on mówi to naprawdę na poważnie. On naprawdę chce nawiać. Następnego dnia Hanna idzie do szkoły. Ma nadzieję, że koledzy syna będą wiedzieli, gdzie jest Kuba. Kobieta zgłasza zaginięcie syna na policji. Czuję, że coś mi się stało. Wiesz, gdzie jest mój syn? Nie wiem. Nie dzwonił do ciebie? Nie dzwonił. Nie mówił, jakie ma plany? Nie mogę pani pomóc, idę teraz na zajęcia. Dobra, chodź. Patrz mi w oczy. Normalnie w takich sytuacjach, jak ktoś mnie szarpie, to od razu wypłacam gonga. Ale to stara baba, przecież jej nie uderzę. Gdzie jest mój syn? Powiedziałem, że nie wiem. Siema, siema, co tam? Poczekaj. Patologia. A co robi? Gdy stara Gradeckiego znowu rozrabia? No dzień jak co dzień. Ona nienormalna. Tylko współczuć Kubuniowi. Poprzedniego dnia widziałem, jak Mięta razem z mamim synkiem wchodzą do jej bloku. Wydaje mi się, że się do siebie kleją. Kuby nigdzie nie ma. Dla mnie to koniec świata. Wiem, że muszę zacząć działać, ale jak go odnajdę? Hanna dalej prowadzi swoje śledztwo. Na celownik bierze Miętę. Wiesz, gdzie on jest? Nie. Nie dzwonił do ciebie? Nie. Znasz jakieś inne słowa oprócz nie? Nie. Do widzenia. Stój. Czy ty rozumiesz? Ja wiem, że ty kłamiesz. Nie kłamię. Kłamiesz, mała ladacznico. Odczep się od mojego syna, bo pożałujesz. Hanna wyjmuje z torby komórkę. Znowu zamierza ją wykorzystać. I co się gapicie? Uczniowie obserwują kobietę z dezaprobatą. Teraz nadchodzi okazja, żeby zemścić się i na Kubie, i na Mięcie. Jedyne, co muszę zrobić, to wyczuć odpowiedni moment i atakować. Kiedy dyrektor Ciebień chce wyjść z klasy, nagle wpada na niego zdenerwowana Hanna. Od razu nagrywa całą rozmowę na komórkę. Gdzie jest mój syn? A skąd mam to wiedzieć? To pan jest tutaj dyrektorem. Kuba nie przyszedł dziś do szkoły i tylko tyle wiem. Bo uciekł z domu. To się musiało tak skończyć. Owszem. Pani się puknie w swoją głowę. Ta kobieta jest niebezpieczna dla otoczenia, a dla Kuby szczególnie. Trzeba się zainteresować tym, co się dzieje u nich w domu. Ona jest zdolna do wszystkiego. Ty jesteś nienormalny, człowieku? Czy ty wiesz, co mój syn przeżywa? Proszę pani, to pani jest winna temu, że Kuba uciekł. Czy pani nie wie, jaką pani robi krzywdę dziecku? Pójdę z tym na prokuraturę. Proszę mnie. Niech mi pan wierzy. A jeżeli jemu się coś stanie, to pan pierwszy za to odpowie. Niech mnie pani nie straszy. Ja nie straszę. W szkole, po pierwsze, piją alkohol. Biją i zastraszają młodszych. Pan na to nie reaguje. Pan nawet nie stara się znaleźć winnych.
Gdyby pan dyrektor miał jaja, to pomógłby mi szukać Kuby. Nikt nie będzie kwestionować moich metod wychowawczych. Co to za dyrektor? Czy pan jest facetem? Nie dam się zastraszyć osobie niezrównoważonej psychicznie. Żegnam panią! Pożegnamy się kiedy indziej, a teraz pan załatwi tą sprawę porządnie. Do klasy wchodzi Brylant. Hanna łapie go za szyję. Spokojnie. Wiesz, gdzie on jest? Spokojnie. Pomogę, ale proszę zabrać tą rękę. Ten chłopak przynosi mi nadzieję. Chwytam się wszystkiego, aby odnaleźć Kubusia. Spokojnie. Pomogę. Mów. Spokojnie. Idealny moment, żeby zaatakować. Stara jest tak zdesperowana, że wierzy we wszystko. Chyba mój plan zaczyna powoli działać. Brylant przekazuje Hannie informację, że w zniknięcie Kuby zamieszana jest mięta. Mów, gdzie jest mój syn? Nie wiem. Będzie lepiej, jak zaczniesz współpracować. Słyszałaś? Ale ja naprawdę nie wiem. Ostatni raz widziałam go wczoraj w szkole. Kłamiesz. Skoro pani tak twierdzi? On mi powiedział, że wczoraj ty i Kuba wchodziliście do twojej klatki. A to kabel. Nie wierzę. On myśli, że mnie to zaboli. A mama Kuby myśli, że mnie zastraszy. Oni wszyscy zwariowali. Nie powiem, gdzie jest Kuba. Niech pan coś zrobi. Mięta, proszę cię, powiedz. Nie powiem, gdzie jest Kuba, z prostej przyczyny. Pani miłość macierzyńska, niszczysz mu życie. To ja ci, dziewczyna, zaraz zniszczę życie. Puść, rozumiesz? Nie zabierzecie mi syna! Ona jest niebezpieczna! Hanna uderza dyrektora w twarz. Brylant wszystko filmuje. Co się stało? Co za wariatka? Pierwszy raz w życiu ktoś mnie uderzył. Boję się. O co chodzi tej pani? Ja nie wiem, do czego ona jest zdolna. Przed takimi ludźmi to lepiej uciekać. Z nimi po prostu nie można normalnie rozmawiać. Matka Kuby udaje się w pogoń za miętą. Jeśli ktoś ucieka, od razu wiadomo, że ma coś na sumieniu. Brylant nadal filmuje. Jest bardzo zadowolony ze swojego nagrania. Spotkanie w gronie przyjaciół? Idealne. Wyszło lepiej niż się spodziewałem. Kuba przebywa w mieszkaniu mięty. W krytycznym momencie swojego życia odnajduje spokój w medytacji. Kuba! Musisz uciekać. Twoja mama zaraz tu będzie. Może i lepiej. Coś ty. Dawaj, uciekaj. Wpuść ją. Już jest. Naprawdę, zaufaj mi. Wpuść ją. Nigdy wcześniej nie widziałam Kuby takiego opanowanego. Mimo to obawiam się o niego, bo opanowanie to za mało, żeby powstrzymać jego matkę. Co? Wpuść ją. Wymiękasz? Nie, wpuść ją. No dobra. Ania w bojowym nastroju idzie otworzyć drzwi. Synku! Kuba! Więziła cię tutaj? Czy ty nie jesteś odwodniony? Błagam, trzeba pojechać na obdukcję. Powiedz coś, Kuba! Mamo, ja tu zostaję. Synku, zbieraj te manatki i wracaj do domu z mamą. Panie władzo, ja jestem pełnoletni i pod żadnym warunkiem nie łamię prawa. Jestem tutaj z własnej woli. Pani syn ma rację, to nie jest żadne porwanie. On to jest z własnej woli. Przykro mi, nie jest tu po nas. Sytuacja obraca się przeciwko mnie. I to przez kogo? Przez mojego syna. Nie mogę w to uwierzyć. Stój! Macie przeszukać mieszkanie. To mogą być narkotyki. To się nazywa pomówienie, a to, że pani nie chce mnie teraz przepuścić, nazywa się utrudnianiem dzieła służbowych policji. Waszym przyjmą obowiązkiem jest mi pomóc. Ale się porobiło. Mama tym razem przesadziła. Proszę uspokoić! Zabierz go! Synu, zobacz, co oni mi robią! Więc chodź! Ciągle mam to przed oczami. Serce waliło mi jak młotem, kiedy ją wyprowadzali. Ale nie mogłem wtedy ulec emocjom, chociaż byłem bliski płaczu. Reagujemy w ostateczności, ale przy tej kobiecie nie mieliśmy żadnego wyboru. Trzeba było ją zabrać, bo jeszcze komuś mogłaby coś zrobić. Policjanci zabierają Hannę na komisariat. Ciążą na niej zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i obrazy policjantów. Po co ten cyrk? Mój własny syn! Po co ten cyrk? Jak ty się do mnie odzywasz? Ale po co ci te śledztwo? Po co te kontrole? Bo cię kocham! Gdybyś mnie kochała, to pozwoliłabyś mi na samodzielność. I przysięgam, od jutra się wyprowadzam, jeśli się to nie zmieni. Nie szantażuj mnie. Jestem twoją matką! Ja nie chcę takiej matki. Idziemy. Proszę państwa, kilka słów dla naszych telewizów. Jak pan się czuje, wsadzając własną matkę do pierdla? Jak? I co? Jeszcze? Jeszcze? Dobra, stary, wyluzuj! Szczęka mi opadła. Nie znałam Kuby od tej strony.
Wreszcie chłopak pokazał charakter. Mądry jesteś, ty nos mi połamałeś, ja nie odpuszczam, jutro w szkole porozmawiamy. Jeszcze jedno słowo, mój synku, to będzie powtórka. Nienormalny. Nie ma sensu się stawiać. On ma w oczach obłęd, tak jak jego stara. Mógłby nam naprawdę zrobić krzywdę. Weź się wytrzym. Ogólnie wszystko będzie okej. Kubuniowi udał się jedynie prawy prosty i tyle w temacie. Czuję się świetnie. W jednej chwili zrozumiałem, że muszę walczyć o swoje, bo na tym polega życie. Musiałem postawić się również i brylantowi, bo gdybym tego nie zrobił, później weszliby mi na głowę. Pierwszy raz w życiu jestem z ciebie dumny, ale boję się też o mamę. Hanna po spędzeniu 24 godzin na komisariacie przemyślała kilka spraw. Parę dni później Kuba przyprowadza matkę do szkoły. Hanna ma tu coś do załatwienia. Jestem tam, mamo. Rozmawialiśmy już o tym. Idź. Nie pójdziesz ze mną? Sama musisz to załatwić. Ja za bardzo byłam skoncentrowana na sobie. Powoli się tego oduczę. Kuba mi w tym pomaga. Dałam mu tyle wolności, ile chciał. I paradoksalnie czuję, że jesteśmy teraz bliżej siebie. Uważaj na siebie. Dobrze. Kocham cię, synku. Ciebie też. Pa, mamo. Mama Kuby wchodzi do budynku. W drzwiach spotyka dyrektora. O, pani Hanna. Dzień dobry. Do psychologa? Dzień dobry. Na razie podchodzę do tego sceptycznie. Ale obiecałam Kubie. Niech mi pan uwierzy. Ja naprawdę się zmieniłam. Może zmieniła się na lepsze. A może jej się to tylko wydaje. Ważne, że dostrzegła swój błąd i że chce go naprawić. To dobrze rokuje. Mam do pana tylko jedno małe prośbę. Słucham, o co chodzi? Niech pan zajmie się Kubą. Niech pan ma na niego oko. On jest taki nieporadny jeszcze. Znowu pani zaczyna? Przepraszam, jeszcze się zapomina. Dopiero teraz jakoś inaczej patrzę na panią Hannę. Trzeba jej pomóc. To jest mój obowiązek. Życie Kuby powoli wraca do normy. Pomaga mu w tym Mięta, do której chłopak wyraźnie coś czuje. Postanawia przełamać się i zaprosić ją na randkę. Jakie zmiany? Jak ona się czuje? No powoli dochodzi do siebie. A ty? Co ja? Jak się czujesz w nowej roli? Całkiem dobrze, ale jeszcze niepewnie. Dlaczego? Bo mam cały czas opory. Przed czym? Żeby zaprosić cię na herbatę. To dobrze ci radzę. Zrób to teraz. Zaczęło się od mamin synka, a skończyło na tym, że mam chyba dziewczynę. Mięta była przy mnie cały czas, wspierała mnie i mi pomagała. Bez niej ta historia byłaby bardzo smutna. A więc pójdziesz ze mną na herbatę? Dobrze, ale pod jednym warunkiem. Ten warunek to randka. Okej. Ale bez jego matki. Kuba ma do całej afery fajny dystans. Ciągle z tego żartujemy. Chyba wiem jaki. Załatwiony. Kuba z humorem przyjmuje warunek Ani. Jest szczęśliwy, że wszystko zakończyło się happy endem. Ma świadomość, jak bardzo pomogła mu Ania. Obejmuje dziewczynę i zabiera ją na spacer. Kuba ma poważny problem. Przez długie lata matka przyzwyczaiła się do tego, że sensem jej życia są sprawy Kuby. Jak Kuba może sobie z tym radzić? No, nie rekomenduje wielkiej akcji połączonej z wielką awanturą. To z reguły rani obie strony i niewiele załatwia. Kuba jest już na tyle duży, myślący i mądry, że powinien przemyśleć strategię powolnych zmian. Rekomendowałabym zdecydowanie metodę małych kroczków prowadzącą do wywalczenia sobie rosnącego zakresu swobody i samodzielności. Kuba udowodnił mi, że warto walczyć o swoje. Ja często mam z tym problem. Łatwo się poddaję, a Kuba? Proszę bardzo. Cały czas prowadzi go konsekwencja. Oby tak dalej. Matka nie rozumie, że krzywdzi syna. Takie postępowanie uniemożliwia mu tak naprawdę osiągnięcie dorosłości i samodzielności. Pamiętajmy, wychowujemy dzieci nie na swoich towarzyszy w czasie naszej starości, tylko po to, żeby one potrafiły same wejść potem w świat. Wydaje się, że matka Kuby potrzebuje
co najmniej warsztatów umiejętności wychowawczych, a być może terapii. Byłoby dobrze, gdyby ktoś, może Kuba, może ktoś z przyjaciół rodziny, przekonał ją do poszukania pomocy psychologa. Dziś Kuba i ja jesteśmy jak kumple. Możemy o wszystkim pogadać. Twoje dziecko naprawdę może być twoim najlepszym przyjacielem. Musisz dać mu tylko trochę więcej luzu i poświęcić mu swój czas. Tylko nic na siłę. Wreszcie żyję na maksa. Poznaję świat, nowe miejsca, nowych ludzi. Gdybym nie wyszedł spod skrzydeł swojej zbyt nadopiekuńczej mamusi, prawdopodobnie nie zaznałbym tego. Niepokoi w tym wszystkim postawa szkoły, a dokładniej brak reakcji ze strony szkoły. Przecież nie sposób nie zauważyć sytuacji, która trwa lata i pogłębia się, że w klasie jest coraz bardziej samotny, nie radzący sobie z rówieśnikami, no bo matka nie daje mu szansy, żeby się nauczył życia rówieśniczego, chłopiec. Nauczyciele koniecznie powinni już wcześniej podjąć interwencje zmieniające samoocenę Kuby, jego poczucie własnej wartości i w rezultacie jego pozycję wśród rówieśników.